светофорус, над которым шестичинцева литру. Nie wiem, a możliwość będę do 30, do 36. Ja nie wiem, który będziemy mieć tutaj. Nie wiem. Powoli trochę tutaj dodajmy tam do ścisłości, że mamy to oczywiście dwie takie nazwy własne. Ta kwestia Delta Force to będzie belki tolowy, a angielski wersja to nawigator. I tutaj mamy z tego, co podano dotychczas, jeszcze wiemy też dla Państwa informacja, to najszersza opryskiwacz na naszym pokazie, ma właśnie belki tolowną w wysokości 36 metrów. Jest to premiera w Polsce. Premiera w Polsce, bardzo ważna informacja. Premiera, lubimy premiery, prawda? Nie, tego jeszcze dziś nie było. Zobaczcie, jeszcze dodatkowe, białe, takie końcówki powodują, że mamy wrażenie, że to taki gigantyczny, przedpotopowy ptak. Proszę Państwa, to belka Delta Force DTZ, taki jest symbol pełny tej belki, 11 sekcji. I jest zdalnie sterowany za pomocą elektrozaworów, równoległowodowy układ podnoszenia, podnosi paralit, układ stabilizacji, dwufalowy mechanizm wpływający, czyli stabilizujący belkę w płaszczyźnie poziomej. Jest stężynowa redukcja drgań, teleskopowe tłumienie wahań, hydrauliczne wychylanie belki, indywidualne wychylanie ramion belki do 18 stopni, uchylno-powrotne sekcje zewnętrzne, to właśnie służy temu, że w razie przeszkody to się prawda samo na podchwili, a to wróci do położenia pierwotnego, ale też podwójne korpusy do rozprzedaży, rozprzedaże płaskostronieniowe, sekcyjne i wyciśnieniowe, grupa figuracji, boom, prime, infrared, jeszcze. Jest taki jeszcze? Niewiarygodne koła powiem, 40 wracamy. Niewiarygodne, na koncie, na wiarygodne, jeśli budujący, zaraz ona zdrada. Kierowca kuru, proszę Państwa, to jest ta cecha obiózki lasy regulowany w zakresie od 1,8 do 2,5 metra. I to, proszę Państwa, nasz ostatni obiózkiwacz, 11 zgiwaczy, to, proszę Państwa, no tylko można bedynarak cały czas.